To pionierskie rozwiązanie w lotnictwie i kamień milowy innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Piloci będą się szkolić na pierwszym w pełni elektrycznym samolocie. Dziś został zaprezentowany na lotnisku w Gliwicach. Wrażenia z lotu w materiale Karoliny Komady. Samoloty spalinowe, choć jeszcze w lotnictwie przez długi czas będą obecne, to w zapomnienie odejdą z wielkim hukiem. Ten model jest o wiele cichszy i przyjazny środowisku. Firma Skydream z Gliwic testuje pierwszy certyfikowany samolot elektryczny słoweńskiego producenta. Wczoraj leciałem po raz pierwszy tym samolotem. Wrażenia pozytywne. Lata powiedzmy jak każdy inny. Co prawda ma troszeczkę może mniejszy zasięg na dzień dzisiejszy. To co mnie zdziwiło to powiedzmy jak się na ziemi, w momencie jak stoimy i nie kołujemy, nie mamy zamiaru przez chwilę kołować, tylko czekamy na przykład na możliwość zajęcia pasa, to śmigło staje. I takie śmieszne wrażenie troszeczkę. Wszystko po to, by oszczędzać baterie. Akurat ten model samolotu na pełnym naładowaniu może lecieć przez ponad 50 minut. Tyle, ile trwają lekcje z początkującymi pilotami. Obsługa samolotów elektrycznych nie różni się od obsługi samolotów spalinowych. Jedyna różnica to tak zwana checklista, którą pilot musi przejrzeć przed startem. Ta w elektryku jest krótsza. Nie ma w niej punktów o poziomach oleju czy ilości zanieczyszczeń w paliwie. First we get the caution warnings. All are working. EPSI comes online. Samoloty elektryczne w najbliższym czasie nie zdominują rynku lotniczego ze względu na krótkodystansowość, ale na pewno ułatwią życie. Co istotne, generuje około 10 dB mniej hałasu niż samolot z tradycyjnym napędem spalinowym. 60 dB to jest mniej więcej poziom hałasu rozmowy pracującego odkurzacza. Także powiedzmy nie jest uciążliwy dla osób mieszkających w rejonach lotniska. Na całym świecie lata już ponad 100 egzemplarzy tego modelu. To zdecydowanie nowy rozdział w historii lotnictwa. Elektryki są wciąż sprawdzane pod kątem radzenia sobie w naszej strefie klimatycznej, szczególnie zimą.